Alleluja, Jezus i Maryja, Ciebie uwielbia cały świat. Matko Stworzyciela, módl się za nami, boś Ty jest jako różany kwiat. Róża, Alleluja, Jezus i Maryja. Szczęść Boże, ojciec Mariusz, Karmelita Bosy. Jak dzisiaj widzicie, już nie sam, ale ze wspaniałą ekipą przyjaciół związanych z Przemyskim Karmelem. Z kim jestem na Kalwarii 20 raz i zapraszam za rok. Jestem na Kalwarii 20 któryś raz, przestałam już liczyć. Za każdym razem cieszę się, że tu jestem. Wracam zawsze szczęśliwa i mam paliwo na cały rok. Jest to naprawdę wspaniałe przeżycie duchowe. Jest to takie ubogacenie, jest to wielka miłość do Jezusa. Czujemy, że Jezus jest żywy, że Maryja nas prowadzi. Pozdrawiamy! Maryja wysłuchuje każdego, kto idzie, wybiera się, ponosi ten trud. No przyjdźcie z nami, umówcie się z nami, że z nami przyjdziecie. Ale nie jesteśmy zmęczeni, możemy iść jeszcze raz. Tyś najwyższy Pan Wszechświata, gdzie kwiata, progu Twoich padnie stóp, padnie stóp. Moc i wielkość Twą ogłasza całej ziemi nieba chór. Tyś najwyższy Pan Wszechświata, Wszechświata, najmilsza, módl się za nami, boś Ty jest jako różany kwiat. Róża, Lilia, Jezus i Maryja, Ciebie uwielbia cały świat. Kochani, jesteśmy już prawie pod Kalwarią Pacławską. Wyszliśmy rano, o godzinie było 8, prawda? Wędrowaliśmy sobie wspaniale tutaj po pięknej podkarpackiej ziemi. Niesiemy Wasze intencje, niesiemy wszystkie Wasze sprawy. Młodzi kochani, chodźcie tam tak, jak myśmy chodzili kiedyś. Zajmijcie nasze miejsca, żeby tam było dużo młodości, radości i życzliwości, bo przed Wami życie jeszcze. I byście mieli wspomnienia takie naprawdę Boże i dobre u Matki Bożej. Żebyście chodzili razem z Karmelem i kiedyś po latach mogli z radością wspominać tak jak my. Pozdrawiamy i zapraszamy. Śpijcie, Panie, z różnicy kalwaryjskiej. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja. Śliczna, śliczna, jak różany kwiat. Matko Kalwaryjska, Ciebie wielbi świat. Śliczna, śliczna, jak różany kwiat. Matko Kalwaryjska, Ciebie wielbi świat. Dzisiaj mamy 13 sierpnia, drugi dzień karmelitańskiej pielgrzymki na Kalwarię Pacławską. Spójrzcie, jaka jest piękna pogoda. I my równie piękni, bo dzisiaj co robimy? Są dróżki Matki Bożej. Ile mamy stacji na tej? 14. 14. A jesteśmy przy stacji numer? 11. 11. I popatrzcie, w ogóle nie jesteśmy zmęczeni. I wszystkich Was serdecznie zapraszamy! Jest nas 1000. Do zobaczenia! Abyś dał i zachował plony ziemi. Wysłuchaj nas, Panie, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ze wszystkich sił! Dajesz mi siebie, Alleluja! Duch
ekipa karmelitańskiej pielgrzymki na Kalwarię Pacławską. Proszę zobaczyć, jak nas jest dużo. Popatrzcie, jak oddalę to wszystko, jak nas jest dużo. Aż muszę tutaj dojść, jeszcze wszystkich nie widzę. O, proszę bardzo. I kochani, dzisiaj jesteśmy po wielkim wyczynie, bo przeszliśmy wszystkie 33 stacje. Ja pamiętam, jak jedna z pań powiedziała, przy 9 stacji to już połowa. Ja mówię, no tak. Kochani, dzisiaj nagrywamy ten filmik dla was po to, żebyście za rok do nas dołączyli. Kalwaria Pacławska leży na południu Polski, blisko granicy ukraińskiej, ale to nie koniec świata, tylko jego początek, a na początek zawsze trzeba przyjechać. Pozdrawiamy! Kochani, serdecznie was pozdrawiam. Ojciec Mariusz, Karmelita Bosy. W tym roku po raz czwarty jestem na Kalwarii Pacławskiej. Czwarty i wyjątkowy, ponieważ w końcu wszystkie 4 dni, 3 już mamy za sobą, a jutro wracamy do Przemyśla. Wspaniałe doświadczenie, niesamowita bliskość, jeśli chodzi o Pana Boga. Niesamowici ludzie, którzy pokazują nam, co znaczy być wspólnotą. No, przyjeżdżajcie, a w przyszłym roku myślę, że warto skorzystać z tej możliwości, aby się zapisać i razem pójść w karmelitańskim klimacie, chociaż na franciszkańskie sanktuarium, do franciszkańskiego sanktuarium, ale właśnie w karmelitańskim klimacie przeżyć wyjątkowy czas bycia dotykanym przez Pana Boga. Bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam, zapraszam i całym sercem błogosławię. Kochani, dotarliśmy już z Kalwarii Pacławskiej
jesteśmy w Przemyślu, 4 dni pielgrzymowania, zmęczeni, zadowoleni i w przyszłym roku każdego z Was na tą pielgrzymkę zapraszamy! I pozdrawiamy wszystkich! Pozdrawiamy całą Polskę, nie? Tak! Bardzo chciałyśmy podziękować wszystkim ojcom, którzy nas do tej pory prowadzili na Kalwarię. Ojcu Janowi, ojcu Rafałowi, ojcu Leszkowi, ojcu Pawłowi, Marcinowi, ojcu Piotrowi, ojcu Marcinowi, ojcu Mariuszowi, ojcu Pawłowi i wielu, wielu innym jeszcze. I siostrze Teresie. I ojcu Markowi. No widzicie, jest ich wielu. Wdzięczność zawsze każdemu się należy. Poza tym dobroć rozdawana zawsze do człowieka wraca. No. Kochani młodzi, chcemy Was żegnać, jak wyruszacie na dróżki kalwaryjskie, a potem z radością Was witać, a Wy na pewno wrócicie z wielką radością, obdarzeni miłością od naszej Pani Kalwaryjskiej. Pozdrawiamy i zapraszamy za rok do grupy karmelitańskiej i chodźcie z nami. I kwiatki też są, popatrz.